Jesteśmy programistami w teamie, którzy zrobili Superhota, taka mało znana gra, może słyszeliście, nie wiem. A tytuł naszej prezentacji to są Game Jamy, co masz zrobić w 2 lata, zrób 2 dni, ponieważ ostatnio bardzo często braliśmy udział w Game Jamach i uważamy, że to jest bardzo fajna sprawa i z racji tego, że łódzka jakby scena Game Jamowa nie istnieje. Ale zaczyna się, jest coraz lepiej. Zaczyna powoli istnieć. Chcemy to jakby aktywizować i chcemy wam powiedzieć, dlaczego Game Jamy są fajne i dlaczego chcielibyśmy, żebyście brali w nich udział. Może rzucę na początek takim pytaniem, kto tutaj w ogóle z zebranych robi grę? Robi. Dobrze, kto z... jest taki dużo osób. Dobrze, może inaczej. Kto z zebranych zrobił grę? W sensie zrobił, tak skończył grę, ona jest wydana, jest w internecie i można w nią zagrać. Dobrze, czyli jest całkiem nieźle, ale no powiedzmy, że 3/4 sali nie ma w tym doświadczenia i właśnie chcemy zachęcić te 3/4 sali, żeby też zainteresowało się robieniem gier. Na wstępie właściwie, czym jest Game Jam? Prawdopodobnie nie każdy zna to pojęcie. Game Jam jest rodzajem takiego festiwalu robienia gier. To znaczy, grupa ludzi narzuca sobie ograniczenie. Hej, zróbmy grę w 48 godzin, grę na zadany temat w 72 godziny, zróbmy grę w 0 godzin, albo zróbmy grę w 2 tygodnie. I to jest Game Jam, to jest festiwal, to nie jest konkurs, tam nie ma nagród. To jest raczej taki, robisz coś, bo chcesz pokazać coś światu, a nie dlatego, żeby wygrać. Tak, jakby celem Game Jamu jest zdobycie umiejętności, zdobycie, nie wiem, wpisu do portfolio, czegokolwiek. Chodzi o to, żeby przyjść i zrobić grę w bardzo, tak, bardzo małym okresie czasu. I zbierają się po prostu właśnie grupy ludzi i narzucają sobie ten limit. Game Jamy mogą być organizowane lokalnie, w sensie na przykład w mieście zbiera się kilka osób w jednej lokacji i robi sobie grę. Mogą być też organizowane globalnie za pośrednictwem internetu, na przykład Ludum Dare, na przykład Global Game Jam, w których biorą udział naprawdę dziesiątki tysięcy osób i robią grę na zadany temat. Jedną z takich zasad Game Jamów jest to, że jest to zabawa. To jest nauka, robienie gier ma być fajne, robienie gier ma być obowiązkiem, ma być czymś świetnym, więc Game Jamy nie mają bardzo sztywnych zasad. Może niektóre mają, ale większość mówią festiwalu jest bardzo organizowany, wszyscy podchodzą do tego z dystansem. Mhm. Chodzi o to, żeby bawić się robiąc gry. Lepiej się bawić przy robieniu gier, niż nawet grając w te gry. Tak, bo w ogóle nazwa Game Jam wywodzi się od Jam Sessions, czyli po prostu zbiera się grupa muzyków i sobie coś tam brzdąka, coś tam sobie bębni w ogóle i tak sobie grają. I Game Jamy są jakby w tej swojej formie trochę podobne. W sensie też się zbiera grupa osób i ktoś tam robi grafikę, ktoś tam robi muzykę, ktoś tam pisze jakiś kod i coś tam na koniec z tego wychodzi. W ostatnich latach ta zabawa bardzo wzrosła w popularność, tak naprawdę. O ile kilka lat temu to jeszcze zbierało się grupy nerdów i robiły gry w piwnicach w 48 godzin. Dalej się robi piwnicę. Tak, na przykład w tym roku na ostatnim Ludum Dare zostało zgłoszonych ponad 2000 gier. Udział pewnie więcej niż 4000 osób, tak szacujemy, tak, chociaż nie liczyliśmy tego dokładnie. I to jest gigantyczny wzrost naprawdę, bo za 2 lata temu w Ludum Dare brało udział jakieś 200 osób, coś takiego. Więc to jest zabawa, która szybko zyskuje na popularności, szybko przyłączają się do niej osoby, które nigdy nie robiły w życiu gier. Biorą też udział w niej osoby, które, znaczy w nich osoby, które mają już na koncie parę dużych tytułów, na przykład Notch od Minecrafta bardzo często bierze udział w Game Jam. To teraz chcę wam opowiedzieć pokrótce właśnie, dlaczego Game Jamy są fajne i dlaczego chcielibyśmy, żebyście brali udział w Game Jamy. Przede wszystkim, przychodząc na Game Jam, biorąc udział w Game Jamach, możecie nawiązywać nowe znajomości. Właśnie ja tak z Kubą mieliśmy, że wzięliśmy udział też właśnie z Nikolem i z Marcinem udział w Global Game Jamie w styczniu tego roku. I w większości się nie znaliśmy wcześniej, tylko jakby się skrzyknęliśmy, że hej, chcemy zrobić grę, przyszliśmy i zrobiliśmy grę. Było strasznie słabo. Tak samo był Superhotem de facto. Poznaliśmy się wszyscy przy Ludum Dare 26 w maju tego roku, tak, gdzie Piotr jest zaczął tematem, hej, spotkajmy się u nas w biurze, bo lubimy robić game jam. Było w kwietniu tego roku. Albo kwietniu, nawet to było na wiosnę. Tak, że jakby szukaliśmy lokalu, w którym możemy sobie przeprowadzić Ludum Dare, żeby nie siedzieć w siebie w domu, tylko żeby siedzieć większą grupą i robić gry. I jakby Piotrek wyskoczył z pomysłem, że możemy u nich w Lubriku zrobić to. No i faktycznie wyszliśmy 48 godzin później. 7 osób wchodzi, 7 gier wychodzi. Tak. Wyszło 7 gier i one były lepsze, gorsze, ciekawsze, mniej ciekawe. Ale te gry były. I jakby potem tą podobną grupą powstał Superhot. Tak, bo Ludum Dare, to świetnie się robiło gry tym razem. To może zróbmy teraz nie 7 projektów 7 osób, tylko jeden projekt 7 osób. Mhm.
Kolejny punkt to jest szalone na pomysły. I to chodzi generalnie o to, że podczas takiego game jamu, który trwa no, jeden weekend, powiedzmy, 48 godzin, to nie jest tak, że się zobowiązujesz, że przez parę lat będziesz robił projekt i no nie wiem, będziesz siedział po godzinach samemu i będziesz go klepał, tylko przychodzisz na jeden weekend, 48 godzin, testujesz. Ten projekt jest fajny, jak jest fajny, to super, jak nie jest fajny, to robisz inny projekt. I możesz zrobić, nie wiem, grę o czymkolwiek. SOS zrobił grę o gościu, który sika na bombę i ją rozbrał w ten sposób. I rozbił ten bank. I rozbił ten bank. Zarobił tym, na tym strasznie, strasznie duże pieniądze. Musimy kiedyś zapytać. I to jakby się wiąże z kolejnym punktem, którym jest szybkie prototypowanie, że możesz w naprawdę ekspresowym tempie, w te 48 godzin, a nawet czasem mniej, sprawdzić, czy gra jest fajna, czy w tą grę ci się dobrze gra, czy to jest projekt, który chcesz rozwijać. Nie, znaczy ja zawsze robiłem gry na game jamy, robiłem gry, na które nigdy indziej bym się nie pozwał. Z góry zakładałem, że ta gra nie miała potencjału komercyjnego, nie byłaby kamieniem milowym design gier. Po prostu robiłem taką grę, na co normalnie bym się nie odważył. Tak, zrobiłeś na przykład grę w tam chowanie się, zabawa chowanego w Nowym Mieście. Masz może jakiś kod tej gry do pokazania? Nie, nie, nie. Bardzo złe. Kolejna to jest dobry feedback, bo generalnie w game jamach bierze udział dużo osób i bierze z roku na rok coraz więcej osób. I te osoby jakby... im zależy jakby na tej scenie game jamowej, im zależy na tym, co inni ludzie robią, więc jak zrobisz grę i pokażesz ją innym, że hej, zrobiłem grę, ona wygląda tak i tak, to z reguły przychodzi bardzo dużo osób, powiedzmy setki osób, które grają w tę grę i mówią ci, ej, to było fajne, ale to bym zmienił, albo to bym poprawił. To jest generalnie bardzo dobry feedback od społeczności. Wśród ludów nadal wymusza się takiego, bo jest kolejka gier, w które warto zagrać. Im więcej ocenisz samemu gier, tym wyżej w tej kolejce jesteś, więcej osób widzi twoją grę. Tak. Więc game jam się kończy po 48 godzinach, chcesz iść spać, ale nie robisz tego, tylko jeszcze dwa dni oceniasz gry innych, żeby być samemu jak najwyżej w tej kolejce. Tak. Więc co, ugrywasz 150 gier, piszesz ludziom, co o nich myślisz, oni wpisują tobie. To jest świetne, naprawdę, bo nie ma nic gorszego niż gra, która nie budzi emocji. Lepiej zrobić grę, którą ludzie zhejtują, niż zrobić grę, w którą nikt nie zagra. I tym zapewnieniem, że ktoś w tę grę zagra. Tak, to właśnie Rami Ismail z Bambira, którego mieliśmy okazję ostatnio poznać, tak jakby bardzo ładnie to podsumował, że jeżeli zrobiłeś grę, ale nikt w nią nie zagrał, to nie jest gra, to jest ikonka na twoim pulpicie. To jest tylko coś, co tam właśnie leży na twoim pulpicie i nikogo to jakby nie interesuje. Jeżeli zrobisz grę i ludzie w nią zagrają i powiedzą ci, że to by zmienili, to jest fajne, a to nie jest fajne, to już jakby masz podstawy, od których możesz iść dalej. Kolejny punkt to jest zainteresowanie mediów i to też jest rzecz, która jakby rośnie wykładniczo z roku na rok, z każdego game jamu na każdy game jam. W sumie my jesteśmy dobrym przykładem. Jakbyśmy zrobili Superhota 2 lata temu na Ludum Dare, to nie wiem, czy byłoby takie zainteresowanie, ale w tej chwili... Zaczęło się w dużej mierze z zeszłorocznym 7D FPS-em, gdzie o receiverze napisał Paper Shotgun. I w ogóle RPS się wziął za publikowanie własnych... Znaczy, oni grają w disc game jamów, wybierają fajniejsze rzeczy i opisują je. My też trafiliśmy na ich feature. I to jest pierwsza redakcja, która się zajęła na poważnie. Tak, jakby coraz popularniejsze na stronach branżowych staje się to, że oni opisują najciekawsze gry z game jamu. Robią jakieś podsumowania, niektóre gry, które są naprawdę, naprawdę dobre, to naprawdę, naprawdę ciekawe, dostają jakby swoje własne artykuły. I to generuje zainteresowanie ludzi. No, kolejny punkt. Mamu, zrobiłem grę. To jest jakby taki... Chodzi generalnie o to, że jak już masz skończoną tą grę po game jamie, to nie jest tak, że jesteś twórcą, który chce sobie zrobić grę, albo który robi tam sobie grę, tylko to jest tak, że ta gra jest skończona, że ty możesz, że ktoś cię zapyta, hej, to jakie gry zrobiłeś? Ty mówisz to i to. Że to jest jednocześnie wpis do portfolio, to jest jednocześnie coś, co możesz, o czym możesz mówić innym i to jest jakby namacalny dowód, że jesteś twórcą gier. Robienie gier jest fajne, ale zrobienie gier jest jeszcze fajniejsze. Znaczy, bo to jest taki mityczne 90%, że w momencie, kiedy robisz grę i dotrzesz do takiego punktu 90%, że mechanika jest gotowa, że grafika jest w większości gotowa, że kod jest w większości gotowy i w tą grę da się zagrać i da się ją skończyć, to zostaje to ostatnie 10%, które jest najtrudniejsze do wykończenia. To ostatnie 10% szacuje się, że właśnie zajmuje 90%. To są takie ostatnie szlify, to jest łapanie bugów, to jest sprawdzanie, czy ta gra działa dobrze, czy gra się w nią fajnie. No i ostatni punkt, dlaczego game jamy są fajne, to jest ta motywacja, że bardzo często jest tak, że właśnie nam chodzi po głowie jakiś pomysł, jak chcemy zrobić sobie grę, to tak, nie wiem, zapisujemy go sobie w dotniczkę, trzymamy go w pamięci, że kurde, jak ja zrobię tą grę, to ona będzie naprawdę super zajebista, ona będzie najfajniejszą grą, w jaką ludzie kiedykolwiek zagrali.
że to będzie gra, która pojawi się na wszystkich serwisach branżowych i IGN daje jej 10 na 10 i powie, że jest grą roku. No ale często to jest tak, że właśnie masa takich pomysłów po prostu zostaje w głowie. Ja tak też często mam, że wpadam na jakiś pomysł i uznaję, że on jest super fajny, ale jakby potem go nigdy nie realizuję. Jak przychodzisz na Game Jam i jest coś takiego, że masz ten narzucony bardzo, bardzo sztywny limit, że to jest 48 godzin i po tych 48 godzin chcę mieć gotową grę, no to po prostu siadasz i ją robisz. Nie siadasz na krześle, nie zaczynasz się zastanawiać, nie wchodzisz na Facebooka, nie sprawdzasz, co piszą znajomi, tylko siadasz i robisz grę. Chyba ty. Ale jeszcze motywacja ma to, że jeżeli robisz grę szybko, to nie znudzisz robieniem tej gry. Tak naprawdę w momencie, w którym Game Jam się kończy, kończysz robić grę i masz ochotę w nią grać dalej, bo nie jesteś jeszcze nią zmęczony. Jak robisz półroczny projekt, to ja po takich półrocznych projektach albo rocznych zawsze już umierałem. Po prostu patrzyłem na tę grę i myślałem sobie, nie, już nigdy więcej. A do gier z tym często wracam, nie mam przesytu nimi. To jest fajne, można sobie czasem zmienić, poprawić. Tak, to właśnie wrócę tutaj do czegoś, co wspomniałeś przedwczoraj, że najfajniejszą częścią robienia gry jest początek robienia gry. Że wtedy masz masę pomysłów, które chcesz zrealizować, jakby jesteś pewien, że ta gra będzie super i po prostu siadasz i ją robisz i cały czas masz motywację do robienia. No a po im dłużej się robi, tym bardziej ta motywacja pada. Game jamy w akcji wyglądają różnie. To jest akurat gif z naszego Ludendera, którego właśnie realizowaliśmy w biurach Ludwika. Tutaj siedzimy i właśnie chodzimy w trójkę. Ten z długimi włosami to jestem ja, bez pozoru. Tak. Będę to nie znaje. Ten ostatni Bender to jest ten Walczyk. No ale tutaj też mamy zdjęcia z innych jamów. No i to generalnie właśnie najfajniejsze są takie game jamy robione na miejscu, że one właśnie wyglądają tak, że jest masa osób, jest masa pomysłów, każdy jest jakby podekscytowany tym, że o kurde, robimy grę. Nie wiem, ludzie szukają programistów. Posiadanie tablicy jest bardzo fajne na miejscu. Generalnie po prostu to jest coś, co wygląda fajnie. To jest taka miła atmosfera. Bardzo kreatywna nasza atmosfera. Plus fajnie jest w stacjonarnych game jamach, to, że zawsze kiedy game jam się kończy, robi się prezentację z projektów przed resztą osób, które robiły to razem z nami. I to świetny jest aspekt społeczny. Tak, i generalnie jeżeli chodzi o stacjonarne game jamy, które są zdecydowanie najfajniejszymi game jamami, tak naprawdę nie potrzeba nic innego poza lokalem do przeprowadzenia tego i to jest akurat chyba najtrudniejsza część wszystkiego, bo ciężko jest znaleźć lokal, z którego właśnie wyrzucą przez 48 godzin. Dawaliśmy radę. No, ale potrzebujecie jeszcze potem tylko komputera, internetu, takiego, który się nie załamie w trakcie robienia tego, no i jakiegoś tam wyżywienia. I to jest tak naprawdę wszystko. To nie jest dużo, ale wystarczy do zrobienia takich gier 40. I energetyków. Energetyki też się przydają. Energetyki i kawa. Kawa. Z umiarem. Tak, ale niekoniecznie game jam musi być lokalny, może być też globalny, siedzisz przy swoim biurku, przy swoim komputerze i sobie też tam chodzisz, sobie coś tam dłubiesz. Tak wygląda mój pierwszy Ludender. Bardzo fajne w tych game jamach globalnych, internetowych jest to, że jest to właśnie dużo takich znanych osób, typu SOS, typu Notch, typu goście z Grapefruita albo goście z Vampira, robią live stream tego, jak oni pracują. I możesz podejrzeć, jak pracują właśnie tacy znani ludzie, których tam, no nie wiem, których tam może bardzo szanujesz albo aspirujesz. Możesz zobaczyć, jak wygląda programowanie z ich strony, że oni robią takie rzeczy, a nie inne rzeczy. Pamiętam, jak siedzieliśmy w kwietniu i sprawdziliśmy, hej, zobaczymy, co SOS robi. Na czwarte w nocy SOS przepisywał swój program z C64, wydrukowany heksami cały kod źródłowy, binarnie przepisywał go do kompa, bo nie był w stanie inaczej przetransferować. Tak, to było bardzo fajne. No i generalnie podsumowując, to jest po prostu masa dobrej zabawy. Weźmy tego gifa stąd. Teraz chcemy wam zaprezentować jakby kilka gier, które zaczęły się jakby na game jamach i osiągnęły bardzo duży sukces medialny czy komercyjny. No, powiedzmy tak. Na pierwszą idzie Nuclear Throne od gości z Vampira. Goście z Vampira to są właśnie ci, co zrobili Super Playboxa, co zrobili Ridiculous Fishing, Radical Fishing i teraz robią Yeti Huntress. I to właśnie zaczęło się tak, że ta gra się nazywała Wasteland Kings, powstała w trakcie Mojangu organizowanego przez Mojang, zawsze zabawnie brzmi. W sierpniu tego roku. I oni zrobili gierkę właśnie taki chodzone 2D, takie 2D chodzone, nie wiem jak to nazwać w sumie. Wzięli roglajka i połączyli coś z Twin Stick Shooterem tak naprawdę. Czekaj, przyniosę nam energię. Dziękuję bardzo. Nazywała się Wasteland Kings i oni potem jakby po tym jamie uznali, że w to gra się na tyle fajnie, że chcemy to rozwijać, chcemy sobie zrobić pełną grę. W tej chwili ta gra jest na Steam Early Accessie i zarabia im pieniądze. Kolejna gra to jest właśnie MacPixel.
MacPixel to jest gra z Mikołaja Sosa Sosowskiego-Kamińskiego. Tak, pseudonim Mikołaj Kamiński. To jest świetny człowiek, no, znajomy zresztą. Zrobił tę grę, robił inną grę. To taką pracową Teremitem bodajże wtedy. Tak. I pewnego dnia skończył wam pracę na tę grę, bo siedział 16 godzin dziennie od 3 tygodni i stwierdził, dobra, zrobię coś na szybko, 48 godzin. Bo wtedy ludom dałem 21 bodajże, to było jakiś rok temu, może półtora roku temu. To było chyba półtorej roku. Półtorej roku temu. I stwierdził, dobra, to wezmę sobie przygodówkę, ale zamiast zrobić klasycznego point and clicka, zrobię go z twistem, tak że masz każdą mapę ograniczoną 20 sekund i powiedzmy 4 obiektów na niej. Musisz 20 sekund ratować świat. Zrobił chyba 6 leveli w pierwszej wersji i to wystarczyło, żeby się wszyscy zainteresowali. Miał świetną promocję, wszystko wybuchło, mi naprawdę twarz później. On ten projekt rozwinął, zrobił 100 leveli w finalnej wersji i to była pierwsza gra, która przeszła przez Steam Greenlight. I... Tak, jakby tym się bardzo wsławił, że to była pierwsza gra, której udało się wejść na Steam Greenlight, przejść przez ten Steam Greenlight i trafić na Steama. I wsławił się w tym swoją promocję na The Pirate Bay. Tak, to już samo. To kolejna gra to jest Gods Will Be Watching, to jest gra z 26 Ludumdera, tego, w którym właśnie my braliśmy udział w Bluebricku. Tak. I to jest właśnie taka ni to przygodówka, ni to symulator przetrwania. Chodzi o to, że siedzi grupa osób się rozwija na planecie i siedzi przy ognisku i musisz jakby codziennie przydzielać cele w taki sposób, time żeby... Management. Tak, to jest właśnie taki trochę time management, że musisz przydzielać im cele, żeby każdy zajął się czymś, żeby pozwolić jakby przeżyć tej grupie, że ktoś tam idzie polować, psycholog na przykład musi rozmawiać z członkami ekipy, żeby oni nie oszaleli. Jakby kluczem jest przetrwanie przez 30 dni, zanim przyleci pomoc. To też jakby zajęło pierwsze miejsce w kategorii ogólnej na Ludumderze. Zyskało właśnie trochę sławy w internecie, więc goście powiedzieli, że okej, to rozwijamy. I w tej chwili mają podpisaną umowę z Devolver Digitalem. To są ci goście na przykład od Shadow Warriora, od Serious Samu. Hotline Miami. Od Hotline Miami. Mają podpisaną z nimi umowę i planują wydać tą grę na sierpnie. Nie na sierpnie. Jakoś na wiosnę chyba. No i ostatnia gra, taka mam znana. Podobno coś ludzie mnie słyszeli. Podobno coś ludzie mnie ugrali. Zrobię na 7 dni. Tak, zrobię na 7 dni. Dobra. To jest taka mała kompilacja naszych game jamowych historii. Jest absolutnie chronologiczna, ale co mam. To jest gierka, którą ja zrobiłem na swój pierwszy Ludumder. To był 25 Ludumder. Gra polega na tym, że jesteś... w ogóle tematem wtedy Ludumder było chyba Shaolin... Nie. Nie brałem działu. Właśnie, że ty jesteś złoczyńcą. Gra jest o gościu, który jest złym naukowcem, płynie statkiem z bombą na dno rowu maryńskiego, żeby tam zdetonować, coś takiego. Generalnie była masa przygody z tą grą, development poszedł tragicznie, tak, ale na koniec udało mi się zrobić coś, co wygląda nie najgorzej i jakby jest w miarę grywalne. Nie wiem, ludziom się podobało. To jest gra, którą zrobiliśmy właśnie ja, Kuba, Nikola i Marcin i jeszcze Czarek. Na Global Game Jam w styczniu. To jest gra, która się nazywa Vicious Circle. Polega na tym, że właśnie o ten gość tutaj na środku, że ten gość na środku jakby przychodzi do swojego mieszkania i on jest starcem i czuje, że ma zawał. Miał mieć 30 sekund. Tak, ma mieć 30 sekund zanim umrze na ten zawał. Zrobić. Ma mieć 30 sekund zanim umrze na zawał i może jakby wykonać jedną ostatnią rzecz w tym swoim mieszkaniu, zanim umrze. Pomysł jakby za tą grą był taki, że jakby każda interakcja, że to miała być taka gra iteracyjna, że każda interakcja, którą popełnisz w tym mieszkaniu, macie jakby odsłonić kawałek fabuły, kawałek jakby życia tego starca przybliżyć. Tak już na mnie poszło. Ja jestem bardzo, bardzo zadowolony akurat, nie wiem, może jesteś uprzedzony chyba do niej. Uważam, że to był całkiem fajny koncept. Znaczy koncept był fajny, realizacja była trochę słabsza. Realizacja była taka, że pierwszy raz robiliśmy razem grę. I na technologii, której nie znaliśmy, i spóźniliśmy się jeden dzień z początkiem. No, byśmy robili to w sobotę wieczorem. To jest ta twoja gra, to może ty nie powiedz. Moim zdaniem nie wiem, co to już powiedzieć, to była zabawa wchowanego w futurystycznym mieście, bo zmieniłem koncept gry na 4 godziny przed deadline'em. Chyba nie wiem, trochę wcześniej. O 16 w niedzielę, a deadline był 2 w nocy. Wyrzuciłem wszystko, praktycznie zrobiłem zera to. Siedziałem to naprawdę trafiło. Po prostu zabawa, trzeba było. Byli przeciwnicy, których trzeba było unikać, więc trzeba było znaleźć cel, go wyeliminować. Znaczy jakby zrobiłeś to miasto, tylko chyba mechanikę musiałeś odnaleźć w tej grze. Tak, mechaniki tam nie było, więc siedziałem i bawiłem się efektami graficznymi. To też jest fajne, na przykład na Game Jamie. Siedziałem z tym, dobra, nauczę się robić efekty graficzne w Unity. Siedziałem z tutorialami, sobie przez 4-5 godzin implementowałem kolejne algorytmy, kolejne shadery, kolejne rzeczy. I to jest coś, co wniosłem z tego tak naprawdę. Mimo, że sama gra nie była ani bardzo dobra, ani nie została wysoko oceniona. Wygląda fajnie. Wyglądała fajnie, tak. I to jest coś, co z tego wyniosłem.
Dobra, tu jest gra, która powstała na tym samym Ludum Derze, to jest moja gra. Nazywa się Grey Space. Tak. I generalnie była takim Nito Anti-Chamber, znaczy takim pseudo anti-chamberem, w którym musiałeś przejść przez jakieś tam właśnie tam monochromatyczne pomieszczenia i na końcu były blisko. Nie, może pokażę. To jest gra, którą robiłem na Fishing Game Jam. I to miał być Minesweeper, znaczy saper z rybami. To jest saper z rybami. To jest saper z rybami, z trochę abstrakcyjnymi zasadami. Też się tam trochę rzeczy w Unity nauczyłem i ta gra poszła sprawę. Dobra, teraz jakby chcemy przejść do takiego punktu, który zapewne powstrzymuje większość osób przed wzięciem udziału w game jamach, czy generalnie przed robieniem gier. To jest kwestia, która wraca bardzo często i nazywa się ale ja nie umiem programować. I uważam, że to jest całkowity bullshit. Znaczy nie, to jest taka prawda, że my też w sumie, znaczy ty jesteś akurat dobrym programistą, ja jestem takim sobie programistą, ale to jakby to, ile osoba umie, to jak bardzo osoba umie programować, to jakby zupełnie nic nie znaczy, jeżeli chodzi o game jam, jeżeli chodzi generalnie o robienie gier. Goście z Vlambeera, właśnie będziemy czasem do nich wracać, jakby się podzielili na dwie role, że jest Joab, jak on ma? Jest chyba Jan, mniejsza. Jest jeden koleś, który zajmuje się designem, jest jeden koleś, Rami, który zajmuje się programowaniem i z biznesem, bodajże tak. I jeszcze po świecie. I z Rami na Amsterdam. No. Tak. Nie, jest na dywance. Generalnie właśnie chodzi o to, że ten koleś, który się zajmuje designem, on pracuje przez większość czasu w game makerze. On absolutnie nie umie programować, absolutnie nie umie matematyki. Ale Rami też nie umie, Rami też nie umiał, jak zaczynał praktycznie. Generalnie tak. Oni stwierdzili, hej, mamy fajne koncepty na gry, zróbmy gry, nauczmy się game makera. Zrobili gry, wydają te gry na Steamie w tym momencie, czyli to będzie dwie osoby, które tak później są znanymi deweloperami. Znaczy generalnie właśnie chodzi o to, że nie musisz absolutnie umieć programować, wystarczy ci game maker czy RPG maker. Może słyszeliście o takiej grze, co się nazywa To The Moon? Która została całkowicie zrobiona w RPG Makerze i goście generalnie też praktycznie nie umieli programować. Tak, Kam się nauczył programować do tego. No. I jakby chcemy wam udowodnić, że. Jezu, przejść. Że wcale jakby nie trzeba chodzić, żeby móc zrobić grę. Jeżeli umiesz rysować i tworzyć muzykę, to tak naprawdę na takim game jamie jesteś absolutnie towarem deficytowym. I to wiem jakby ze swojego doświadczenia, że większość osób, które przychodzi na game jamy, coś tam umie programować, ale bardzo mało osób umie szybko zrobić grafikę albo muzykę. Jeżeli przyjdziecie na game jam i powiecie, że hej, ja umiem coś tam narysować, najlepiej pixel arcie, albo hej, ja umiem zrobić muzykę na szybko, to ludzie będą się o was zabijać. Autentycznie. Sprawdzę, content jest zawsze najważniejszym garą tak naprawdę, bo sprototypować grę można zrobić chyba na szybko, ale ona musi działać, musi jakoś wyglądać. Jednak to jest najtrudniejsze. Tak, jeżeli ludzie mają w to grać, to gry na bloczkach są fajne, ale nie mogą tego wszystkiego. Jakby kontrargumentem na to jest Superhot, przy którym pracowało 5 programistów i absolutnie żaden grafik, absolutnie żaden dźwięk, nie, 2 kolesi, którzy coś tam dźwięk mieli. Tak. Jakby musieliśmy się bardzo męczyć z tym, żeby ta gra nie wyglądała źle. Jeżeli umiesz tylko pisać, jeżeli nie umiesz rysować, nie umiesz programować, ale umiesz napisać fajną fabułę, też są do tego narzędzia. Jest na przykład Twine, który pozwala tworzyć tak zwane gry tekstowe, w sensie, że masz po prostu tekst i wybierasz opcję A, albo opcję B, albo coś tam. I te gry też są fajne, też są ciekawe i też ludzie się nimi interesują. Możesz też ewentualnie zrobić grę w Renpy, to jest silnik do gier Visual Novel. W sensie, no, masz obrazek i tekst. Tak. Michał robił na tym tak, Michał robił na tym swoją grę na Ludum Derze i to jakby też wychodzi, też można wygrać. Jeżeli po prostu umiesz przyciągać elementy myszką, nie umiesz robić absolutnie nic innego, no to właśnie Game Maker, Unity, gotowy skrypt. Kiedy ja pierwszy raz robiłem swoją grę w Unity na tym Ludum Derze, to ja zrobiłem grę w niecałe 30 godzin, nie umiałem absolutnie wcześniej Unity. Nie wiedziałem, jak się pisze skrypty w Unity, nie wiedziałem, jak działa Unity, ale po prostu przeciągałem rzeczy na mapę i jakby przeciągałem rzeczy na rzeczy i się okazało, że gra działa. Tak, ciebie pytałem o rzeczy, jak zrobić rzeczy. Napisałem tam autentycznie 2 skrypty na krzyż, to było mniej niż 50 linii kodu i w ogóle nie wiedziałem, jak on działa, ale działa. Jeżeli absolutnie... Zaraz powrócę. Jeżeli nie umiesz absolutnie żadnego z powyższych, to nie i tak, przeciągać. Nie, jeżeli nie umiesz przeciągać rzeczy, to i tak jakby znajdzie się dla ciebie miejsce na game jamach, wystarczy po prostu, że właśnie zorganizujesz sobie zespół i że będziesz miał motywację, czegoś na pewno się nauczysz podczas takiego game jamu i na pewno wyjdziesz z jakimś doświadczeniem i może się zapalisz do dalszego robienia gry. Teraz jakby kilka wskazówek od nas na temat tego, jak właśnie przeprowadzić taki game jam i jak wyjść z niego pewnym zwycięzcą. Znaczy, no, na game jamach nie ma zwycięzców, ale
To jest tak, że każdy, który zrobił grę i uważa tą grę za skończoną, jest zwycięzcą. Ale czy poczuć, że ta gra jest fajna? Teraz powinniśmy puścić ten filmik, jesteś zwycięzcą. dobra. Taka pierwsza podstawowa wskazówka to jest... będzie trochę kontrastowało z tym, co powiedziałem przed chwilą, ale jakby jak znasz narzędzia, których chcesz użyć, to idzie ci 200 razy łatwiej. Tak. Jak przyszliśmy na Global Game Jam, nie znaliśmy się wcześniej, nie pracowaliśmy na żadnej technologii wspólnie, więc wybraliśmy jakieś najgorszą możliwą. Więc wybraliśmy najgorszą możliwą, tak, najbardziej nieprzyjazną technologię. Ani u ciebie, ani u mnie. Ty nie mogłeś jej postawić na Macu przez połowę pierwszego dnia. Tak. Więc to jest dobry produkt. Generalnie, jeżeli chcecie coś robić, to chociaż jakieś tutoriale przejrzeć wcześniej. Najlepiej sobie zrobić jakiś prototyp tydzień wcześniej i potem na Game Jamie robić dalej. Znaczy jakby, jeżeli poświęcisz sobie jeden dzień przed Game Jamem, czy tam jeden weekend przed Game Jamem i wybadacie mniej więcej Unity, czy cokolwiek innego, co chce się robić, to wam powinno wystarczyć, żeby zrobić jakąś tam prostą grę. Świetnie jest też na przykład Flash do robienia, jak wygląda. U nas tak robimy z Flashu. U nas generalnie właśnie w Bluebricku goście zrobili sobie wcześniej 3-godzinnego game jama, takiego wewnątrzfirmowego, w którym robili gry we Flashu wszyscy. I jakby 3 godziny wystarczyły, żeby zrobić całkiem fajne gry. To Piotrek nawet tak tego na tym rozwinął i nawet zarobić pieniądze na niego. Z gry są 3 godziny. Kolejna wskazówka to jest przygotuj sobie prowiant. Jeżeli chcesz, znaczy tracenie potem czasu, żeby zamawiać jakieś rzeczy, albo żeby wyjść do sklepu, czy do Biedronki, czy gdziekolwiek, żeby kupić sobie jakieś picie, czy jakieś batoniki, czy kawę, czy... Bardziej coś jak po dwóch dniach pracy nie wygląda się zbyt wyjściowo. To generalnie przygotowanie sobie jakiegoś pożywienia na game jam jest bardzo fajne. Wypoczęty jammer to produktywny jammer. Wbrew pozorom, jeżeli game jam trwa 48 godzin, to wcale nie oznacza, że musisz przez te 48 godzin siedzieć, tylko dłubać ten kod i potem już nie masz patrzeć na ten monitor. Złapanie snu w trakcie game jamu jest jak najbardziej dozwolone i jest nawet wskazane. Jest konieczne. Jest konieczne. Bo praktykowałem robienie gier przez 3 dni bez spania, to nie działa po prostu. Znaczy pod koniec już nawet nie widzisz tych błędów, które są oczywiste. Dokładnie. I to jest taka też bardzo ważna wskazówka, może przesunę się, kucnę czy coś. To jest kluczowa, najważniejsza rzecz. I to ty może niech powiedz. Wow. To jest to twój punkt. To mój punkt? W każdym razie, kiedy robisz grę na game jam, to nie będzie najlepsza gra świata. To nie będzie GTA 5, to nie będzie Assassin's 4. To musi być gra, gdzie myślisz, co w tej grze, co w tej grze powinno być fajne i robisz tylko to i nic poza tym tak naprawdę. I robisz jedną mechanikę poprawnie i cała reszta może absolutnie leżeć. Jak robisz FPS-a, w nim się musi dobrze strzelać tak naprawdę. W nim nie musi być systemu craftingu, w nim nie musi być questów, w nim nie musi być 30 rodzajów przeciwników. Przeciwnicy mogą być kostkami. Mogą być kostkami, tak. Chodzi o to, żeby działała mechanika dobrze. Tak. Jeżeli robisz grę bez mechaniki, czyli na przykład visual novel, tekstówkę, no to wtedy musisz się skupić na samym story, na samym kontencie. Ja przy swoim tym w gridzie nie miałem absolutnie żadnej mechaniki, bo nie wymyśliłem, więc skupiłem się na jakości wizualnej tej gry, tak naprawdę tylko i wyłącznie. Więc trzeba wybrać sobie, co chcę zrobić w tej grze fajnie i co zrobić. Bo gra, która ma jedną rzecz dopracowaną, jest lepsza niż gra, która ma 30 rzeczy zrobione średnio. No i będziemy powoli zmierzać do końca. Teraz jakby wylistujemy nadchodzące jamy, w których możecie udział wziąć niebawem. Taki za rogiem już czyha Game Boy Jam, chociaż to wypada w takim słowym terminie dla Polaków, bo większość z was pewnie będzie odwiedzać groby czy takie tam. No ale od 1 listopada do 10 listopada wypada Game Boy Jam i wbrew nazwie to wcale nie oznacza, że trzeba robić gry na Game Boya, nikomu tego nie polecam. Chodzi o to, że trzeba zrobić grę w temacie Game Boya, w sensie na przykład nie wiem, klona jakiejś gry z Game Boya, albo gra musi mieć grafikę Game Boyową, albo tego typu rzeczy. To jest właśnie jam taki sieciowy, globalny. Potem będzie Ludum Dare 28 w grudniu. I tu bardzo polecam każdemu wziąć udział. Ludum Dare generalnie działa na takiej zasadzie, że są jakby dwa konkursy jednocześnie, że jest kompo 48 godzin, w którym każdy robi sam i cały content podczas kompo musi powstać sam. W sensie, że robisz samemu i wszystko, co będzie zawarte w tej grze, musi być zrobione przez ciebie. Cała grafika, cała muzyka i w ogóle. Silnik, no nie, w sensie... Common sense, tak? Po prostu każdy sobie sam to ocenia, ale generalnie nie musisz przez wszystkiego... Znaczy mógłbyś ukraść content z internetu, ale wtedy się będziesz czuł z tym brudny. Chodzi generalnie o to, że jakby właśnie w rozsądnych ramach musisz zrobić wszystko samemu. Nie musisz pisać właśnie sobie silnika przedtem, ale dobrze jakbyś na przykład grafikę i muzykę zrobił podczas tego. No i jest też drugi jakby konkurs podczas tego, nazywa się Jam. I Jam polega na tym, że 72 godziny trwa, więc jest 24 godziny dłuższy. Format jest open tak naprawdę. Format jest całkowicie otwarty, w sensie możesz korzystać ze wszystkiego, co jest open... Co znaczy, nie open source i creative,
open source creative commons, na pewno. Że właśnie możesz wziąć muzykę, która jest darmowa, albo muzykę, na którą ktoś ci pozwoli, że możesz jej użyć. I możesz użyć własnego kontentu, który zrobiło się wcześniej. I przede wszystkim podczas jamu można brać udział w grupach. Tak. Więc to jakby musicie sobie sami zdecydować, która opcja byłaby dla was fajniejsza. My braliśmy udział głównie w kompo i nam się podobało kompo. Kolejny jam, który nadchodzi, to jest w styczniu, więc miesiąc później jest Global Game Jam. To jest największy jam świata, tak naprawdę. Tak jak właśnie przy Ludum Dare brało udział jakieś tam 4000-3000 osób. Tak przy Global Game Jamie ostatnim razem brało udział 10 tysięcy osób i pewnie będzie więcej. Pewnie będziemy organizować jakąś miejscówkę w Łodzi na miejscu, żeby wziąć udział w Global Game Jamie, więc jak będą jakieś zainteresowane osoby, to chętnie. No i tu właśnie przejdę do takiego nieszczęsnego Łódź Jamu, chociaż musimy zmienić tą nazwę, bo jest absolutnie straszna. Że jakby z racji tego, że scena game jamowa w Łodzi jest... Jest jakaś mała bardzo. Jest większa niż rok temu. Wynosiła zero. To jakby chcemy ruszyć trochę tą inicjatywę, chcemy zorganizować coś w Łodzi. Jeszcze nie wiemy gdzie, jeszcze nie wiemy kiedy, chcielibyśmy przed końcem roku. Jakby wszyscy, którzy chcą przyjść, są jak najbardziej mile widziani. No, jeżeli ktoś jest zainteresowany wzięciem udziału w Game Jamie, który będziemy organizować, który pewnie będzie straszny, ale będzie bardzo fajny, to jakby potem możecie do nas podbić i jakby wymyślimy, jak możemy potem się z wami skontaktować, żeby was skrzyknąć na to. Proszę nam nawet mniej więcej pół godziny, nie jest źle. No to jeszcze zostawię takie, jeżeli są pytania, to możecie teraz walić pytania, my na nie odpowiemy.